Chociaż to. A teraz ile mamy? O, ty 10 punktów. Teraz to na pewno chyba już wygramy. Jedziemy z tematem. Teraz patrzcie, co robię. Patrzcie, co się teraz dzieje. Cyk, 6 idzie w diabły. Ty na razie czekaj. Znaczy się broń. Wy do tyłu w sumie. Tylko trochę może być to wkuwające, jak się, bo potrafią się zasłaniać skutecznie. O, do tego już chociaż na razie jeszcze mam do wszystkich dostęp. Więc easy. Dobra, ja jeszcze wampiry lepiej niech się jeszcze bronią. Bo jak do nas podejdą, to mogą mi te wampiry. No, krzywdę mogą zrobić wampirom. A czekajcie. Cyk. Dobra, teraz musisz niestety działać. Chociaż trzy wampiry, dwójkę kładzie. Może być. Dobra, uwziął się na mojego bohatera. W normalnych okolicznościach bym się trochę poirytował. A w sumie wiecie co? Już wystarczy może. Chociaż chyba. Chociaż trochę chyba mnie to zgubi, ta pycha, żeby już nie zużywać więcej punktów. O, fucking. Dobra. Nie, nie, walka wręcz. Walka wręcz. Zdejmij pajaca. I teraz ty się tym zajmuj. Kurwa. To jest właśnie irytująca ich. To jest bardzo irytujący ten ich blok. Że całkowita negacja po prostu obrażeń. Oni chyba mają na to 30% szansy, jeśli mi pamięć nie myli. Dobra. Ile mamy many? Many, many, many. 33. No, jeszcze tragedii nie ma. Starczy mi na 6 przywołań chochlików, czyli na jakieś. Czekajcie, 720 jednostek w jednej bitwie. Przy założeniu, że nie będę ich tracił, oczywiście. Ale ja muszę się tutaj cofnąć, bo tu są wampiry, które mogą mnie zaatakować. A wolałbym trochę sobie uzupełnić manę. Bo wampiry to diabelnie niebezpieczni przeciwnicy. Oj, mamy 5 wampirów przy okazji. Więc jest fajnie. 49. Dobra, na nich pójdą zdecydowanie demony. To naprawdę nie są jednostki. No, to bez wątpienia. Nawet nie ma o czym mówić. Przywołanie demonów. Jeszcze troszkę ich przyzwiemy. Tak, rzućcie mi się na duchy, nie ma sprawy. Defenduj, już cię nie uratuję, czego bym nie zrobił. I mamy go z bani. Świetnie. No i jeszcze jedno przywołanie już powinno rozwiązać temat. Dobra, teraz ty go podrenuj trochę. I tak nie masz kontrataku wroga. Dobra. Trójkę poproszę. Zdjęty. Dobra. Czy ja jestem w stanie mu uciec? Oczywiście, że nie, więc mogę go równie dobrze zdzielić. Dobra. Trójkę atakuj. Żeby mniejszy nieco damage. Wziąć na klatę. Dobra. Bierz. Czekajcie, czy ja. Dobra, mam dostęp do tego, to ty zaatakuj tego. Czy ja mam jakieś potiony lecznicze? Bo trochę się martwię o moje życie i zdrowie. Ewentualnie mogę mu rzucić promień osłabienia. O, to jest przydatne w sumie. Czemu ja o tym nie wiedziałem, że to mam? Czekajcie, jaki mają rozrzut?
No dobra, można się kłócić. Właśnie, no to klątwę mu rzucić na pysk, czy osłabienie może będzie lepszym pomysłem. Osłabienie. To mnie chyba uratowało dupę. Gdyby nie to osłabienie, to... Fuck! Kurwa mać, nie zauważyłem tego. Dobra. Oczywiście zapomniałem, marszałek jest geniuszem i zapomniał o tym, że jest coś takiego jak pozycjonowanie. No ale cóż. Labirynt jest pusty, bardzo dobrze. Nie muszę powtarzać żadnej walki. Dobra. Przywołanie. Czekajcie, która jest godzina? To jest dla mnie teraz 5:30. No tak się zastanawiam, czy nie byłoby spoko pomysłem, żeby to już dzisiaj zaploadować. I mieć to, żeby wynagrodzić brak odcinka w poniedziałek. A nie, walić. Zrobię to po bożemu. Dobra. Zablokować dostęp. Nie jestem debilem. Nie, ja to przegram, już to widzę. Bo właśnie sobie zablokowałem dojście. Chociaż czy... Nie, nie za... Dobra. Tego wal na pizdę. Dobra. Najsilniejszy... Ciul. Zdjęty, bardzo dobrze. Jego wal. Może pomoże. Kurde, dlaczego oni wszyscy postanowili walić mi bohatera, do chuja pana. Dobra, nie wiem, czy... Dobra, zaryzykuję. Obyło się bez dodatkowego czaru. Ale... No, straty są dosyć bolesne. Dobra, duchy. Z duchami sobie poradzę. Chyba. Zapiszę grę. Bo nie chcę za bardzo z takim życiem ryzykować. I chyba dobrze zrobiłem nawet, kurwa. Dobra. Duchy, no... Raczej nie powinny mi zrobić krzywdy, więc myślę, że chyba... Pięć duchów... Pięć wampirów sobie poradzi z dwu... Z tak... Dobra. Chyba nie jednak. Dobra, zrozumiałem. Ale ja chciałem wczytać grę. Nie ma co kontynuować. Dobra, może uda mi się jakoś wyminąć te duchy nieszczęsne. Już widzę, że nie. Ale może tu będą miksturki nieśmiertelności. Szczęście. Close enough. Ale teraz macie w pizdę, bo już mam pełne życie i już się was nie boję. Dobra, one tak czy siak podlecą, więc nie ma co startować. Dobra, wal. Czy mój bohater zadaje więcej krzy damage niż pięciu wampirów? Serio? Powiedziałbym, że to jest, no, żałosne. Ale grunt, że mamy to z bani. A, jeszcze ci pajace. Dobra, idziemy na nich. Co będziemy się pitolić w tańcu?
Żegnam. Na 9 duchów nawet może... O, dobra. Od razu mówię. Do tej walki nie ma co iść. Grupa diabłów. Podziękuję. Przynajmniej na razie. Chociaż szkoda, bo oni pilnują bardzo fajnej... Bardzo fajne nagrody można tam zdobyć. Medal odwagi. Morale, super. Na pewno się przyda. W takim składzie, który mamy. Dobra. Nie umarli, nie umarli. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak je nienawidzę walczyć nieumarłymi, nieumarłymi. Bo to oznacza, że po walce nie będę mógł sobie powiększać sił. Spokojnie, jeszcze tylko zostały po tej kampanii 4 kampanie, które nie wiadomo, czy zrobię, czy nie, bo do niczego się nie zobowiązywałem. Dobra. Chuj, najwyżej demony przyzwę. Słowo się rzekło. Mam nadzieję, że 12 wystarczy. Bo nie mam, nie chcę zużywać many na większą liczbę. Ale powinno wystarczyć. Oni tak na oko mają drugi poziom. Ciężko stwierdzić, bo nie da się ich rekrutować w miastach, więc nie mamy... Chociaż 10... Ale klątwę zrzucił skurwysyn jebany. Dobra, wal na pizdę, co się będziemy z nimi pitolić. No i duchy dobiją. Jak zginą, trudno. Haha, no to teraz to... Teraz to już w ogóle mają pojeżdżone. Dobra. A, jeszcze ci. No, spieprzaj. O, ale tu już lepiej, bo tu są Cerbery. A Cerbery to dla mnie się równa więcej wampirów. Proste. Czy ja mogę się jakoś do... Bierz ich! Będzie więcej wampirów i będzie ślicznie. Pięknie, yeah. Dobra. Czy my chcemy na nich demony? Czy może coś innego? Grupowy smutek? To jest kuszące, ale drogie. Spróbujemy na razie bez magii. Wiecie, jak to się skończy, nie? Dobra. Cyk. Cyk. A, sprytnie, poza zasięg. Są poza zasięgiem sieci. No cóż. Byłbym wdzięczny, gdybyś troszeczkę mocniej ich bił. Dobra, ile mi zdjęli? 23. Pytanie, czy jestem w stanie się w pełni na nich regenerować, ale próbujemy bez magii, no to bez magii. Dobra, 52, są 3 oddziały, ten zadał 10, więc tak na oko estymuję, że 60 naraz będą w stanie mi zadać obrażeń. Chyba nie. Znaczy nie, bo jeden nie wykonał ataku, bo się chyba obraził na resztę świata. Czy coś. Nie, raczej na luzie. Można się obić bez magii w tej walce. I bardzo dobrze. Bo trzeba trochę jej przyoszczędzić. Właśnie przydałyby się... Będę musiał zajrzeć do sprzedawcy artefaktów, żeby może jakieś będą artefakty, które albo przyspieszą regenerację many, bo 80 jest całkiem spoko. Albo zwiększą maksymalną ilość. I to dobrze, i to będzie dobrze.
No i wampiry załatwiły i co dostaniemy? Dwa! Tak! Dwa wampiry, super. Mamy to. Oni się jeszcze na nas uwzięli. Dobra, to tu będzie łatwo. Trochę zmienimy taktykę. 2-4, czyli grupowe osłabienie jest lepszym pomysłem zdecydowanie. Gdzie jest grupowe osłabienie? Myk. Dobra, oni są, no generalnie to są bardzo beznadziejne jednostki, które się przydają tylko w początkowych etapach gry, ale w późniejszych, no to już można sobie je wsadzić po prostu w dupę. Dobra. Jeszcze chciałbym grupowe... grupową klątwę. Gdzie jest grupowa klątwa? Grupowa klątwa, tu jest grupowa klątwa. I grupowa klątwa, czy ja dobrze widziałem, że tylko 5 zabiera? No i dzięki temu wampiry powinny być już w miarę zabezpieczone. Tylko muszę pamiętać, że one już nie będą się regenerować. Dobra. Czekajcie. A, dobra. Czy nie, bo teraz wampir blokuje. Bo tak myślałem, żeby sprytnie zrobić, że po prostu... O, żeby teraz tego zaatakować od tej strony. Dzięki czemu on nie będzie miał już dojścia. Do nas. Dobra, jak stan życia? Tak na oko powinien dać radę. Albo wezmę bohatera, może się skuszą na bohatera, żeby on trochę przyjął na klatę. Czekajcie. I on może z tej strony, więc zróbmy tak, że o, tu stań i wtedy on nie będzie miał dojścia. No i super. Odczepili się od wampirów, czyli już mogę być spokojny. Dobra, ty nic nie rób. No i kolejna, po kolejnej bitwie. Generalnie tak na oko to mi chyba idzie lepiej niż... Chyba mi idzie nawet lepiej niż wtedy. Tu widzę, że są fajne rzeczy. Powiem wam tak. Ten zamek będzie bardzo problematyczny, żeby go zrobić, żeby go zdobyć. Ja generalnie udało mi się to zrobić fartem. Jedyna nasza nadzieja jest w tym, że uda nam się troszeczkę przywołać demonów i zdobyć go za pomocą demonów. A z nimi to już... Oni niech kurwa spierdalają mi z oczu. Naprawdę. Jak ja się nadenerwowałem przez nich... Bo generalnie na ten moment nie jesteśmy w stanie się przed nimi obronić. Mamy za mało jednostek, a nasze najpotężniejsze czary po prostu nie działają na nich. Więc lepiej ominąć z daleka. Potrzebowałem posłańca, który nie wiedział nic o mojej armii. Wiedziałem bowiem, że Malwich wykorzysta swoje umiejętności, by wziąć nieszczęśnika na spytki. Dziś rano udałem się więc do pobliskiej wioski, ale ze względu na własne zalecenie, by wszystkich zmarłych przekazać do specjalnych krypt w większych miastach. Wieśniacy nie mogli im pomóc. Robię to z prawdziwą przykrością, powiedziałem chłopom. Uwierzcie mi, tak właśnie jest. Ale nalegam, żebyście kogoś przyprowadzili, najlepiej ochotnika. Może to być jakiś schorowany starzec, mi to jest różnicy. To powiedziawszy, rzuciłem pod nogi sołtysa ciężką sakiewkę. Jest pełna złota, to rekompensata za życie, które zamierzam odebrać. A ta, uniosłem w górę drugą, identyczną sakiewkę. Ta jest dla rodziny osoby, która zgodzi się pójść ze mną. Kilka minut później miałem już swojego posłańca. Miał nieledwie 40 lat, ale poprzedniej zimy zapadł na chorobę, która poważnie uszkodziła mu płuca. Nie był w stanie zatroszczyć się o swoją rodzinę. Ręce mu drwały ze strachu, ale mimo to postąpił krok naprzód. Byłby z niego dobry żołnierz. Podrżnąłem mu gardło i przerzuciłem przez siodło. Zaczekałem, aż znajdziemy się daleko od wioski, nim przemieniłem go w nieumarłego. Tym razem zombie, gdyż nieme szkielety nie najlepiej sprawdzają się w roli posłów. Następnie wręczyłem mu pismo do Malwicha i wysłałem w drogę. No, czyli generalnie jest takim, nasz bohater jest takim trochę
mimo że jest sługusem śmierci i tak dalej, ale mimo wszystko ma w sobie pewne człowieczeństwo, które właśnie, no dzięki któremu tam, a zapomniałem, czekajcie, 46, czyli 4 razy, dobra, 48 demonów musi mi wystarczyć, póki co wycofka. Ty na razie się, o tyle fajnie, jak mamy do czynienia z neutralnymi wojskami, że oni raczej nie będą za bardzo atakować, dopóki nie zrobię pierwszego kroku. A, 48 demonów, dobra. A, dobra, nie starczy mi już na demony. To sobie przyzwę jeszcze, no, chochliki dwa razy. I to już, to musi mi wystarczyć, naprawdę. Dobra. I chochliki, cyk. Spróbujemy wyważyć nimi bramę i ściągnąć pierwsze jakieś tam ciosy. Nawet się udało. No, tak myślałem, że tak to się skończy. Szkoda, że nie mam many, bo bym użył teraz z chęcią tego chyba, że mamy już dojście bez nie mamy dojścia. Fuck. Fucking shit. Ale on do nas ma perfekcyjne dojście, niestety. A, i chyba przyfarciłem ostatnio, bo miałem jeszcze miksturki... bo miałem przy sobie miksturki szczęścia, nie szczęścia, tylko nieśmiertelności, które mi co nieco zaoszczędziły problemów. Dobra, zaatakujcie tego, whatever. O, fajnie, że podszedł, bo ich trzeba wyeliminować w praktycznie pierwszej kolejności. Oni są tutaj prawdziwym problemem. No i jeszcze te wampiry mogą trochę przysporzyć problemu, więc ty się cofnij. Na szczęście obrały sobie za cel kogoś, coś zupełnie inne jednostki. Bardzo dobrze. Ale myślę, że taka... Dobra, jestem w stanie poza zasięgiem uciec? Powiedzcie, że tak, chyba jestem. Na szczęście się nie zorientowali, że próbuję im uciec. Tyle dobrze. Dobra, ty bierz się za tego, trochę się zregeneruj. Zamroź, zamroź, zamroź. Dziękuję. Spierdala jak najdalej. Dobra, w sumie dalej bierz. Dziękuję. Dobra, ty się lecz na nich, a demon zajmie się szkieletami. No i panie i panowie, zamek zdobyty bez strat. Duchów nie wliczam w te straty. Dobra, i co mamy w tym mieście? Powiedzcie, że mamy już... Mamy, super. Generalnie ważne to, że mamy gildię magów, bo tą kaplicę w sensie, bo ona nam załatwi. O, ekwipunek, co to jest? To się przyda w chuj, więc poproszę tak z 4 na dzień dobry. W sumie zbroja, w sumie do obrony najbardziej mi są potrzebne przedmioty. Do ataku już niekoniecznie. Zwłaszcza, że już do ataku coś mam, jak widzę. Dobra, premia plus 3 do obrony w walce. Zwiększa o 1 koszt, ja pierdolę. Dobra. Ale może czekajcie, może coś właśnie... Kupek, ekwipunek, no i dupa, nie ma.
Liczyłem na to, że znajdę tutaj coś, co mi zwiększy punkty moc, punkty magii. Bo niestety z maną u nas jest krucho. Dobra, ja spędzę sobie jeden dzień teraz w mieście. Żeby sobie zregenerować manę. Bardzo dobrze.